Witajcie w pierwszym odcinku poradnikowym Szkółki Wiklański. W tym odcinku chciałbym Ci zaprezentować, czym różni się tuja szmaragd od tuj brabant. Zaletą tuj szmaragd jest to, że rośnie w formie stożka, co bardzo ładnie prezentuje się w naszym ogrodzie, jak i podczas budowania żywopłotów. Tuja szmaragd rośnie zdecydowanie wolniej od tuj brabant, za to dla 90% ogrodników jest zdecydowanie ładniejsza jako roślina od brabant. Tuja brabant rośnie zdecydowanie szybciej od tuj szmaragd, za to nie jest aż tak efektowną rośliną. Nadaje się perfekcyjnie do bardzo szczelnych żywopłotów oraz do wiatrołapów, na przykład na plantacji borówki amerykańskiej. Robi zdecydowanie większe wrażenie, jeśli chodzi o przyrosty, które nawet stanowią 40 centymetrów w skali roku i żywopłoty przez nią po prostu powstające charakteryzują się ogromną szczelnością. To znaczy pył, wścibscy sąsiedzi praktycznie nie istnieją w przypadku tuj brabant. Kolejne ważne pytanie. Kupić roślinę doniczkowaną czy wykopywaną? Rośliny doniczkowane przez wiele lat były uważane jako rośliny, które dają 100% gwarancji podczas posadzenia. Dzisiejsza technologia pozwala nam wykopywać rośliny z gruntu maszynowo, co nie uszkadza aż tak bardzo ich systemu korzeniowego. Większa roślina to krótszy okres czekania na docelową wysokość. W naszej ofercie znajdziecie również duże brabanty, jak i szmaragdy. Może pokrótce opowiem zalety oraz wady uprawy brabanta oraz szmaragda. Po mojej lewej znajduje się szmaragd. Jest to roślina, która, tak jak mówiłem wcześniej, rośnie w formie stożka, rośnie wolniej od tuji brabant. Można powiedzieć, że te dwie oto rośliny są równolatkami. Szmaragd jest bardziej, tak jak możemy zobaczyć, gęstą rośliną. Natomiast brabant jest węższy, natomiast dużo szybciej rośnie. Szmaragd jest też również rośliną bardziej masywną od brabanta. Którą roślinę bardziej polecam? Jest to ciężkie pytanie, tak naprawdę są to gusta, o których się nie rozmawia. Docelowo, według mnie, tuja szmaragd wygląda zdecydowanie bardziej efektownie od tuj brabant. Natomiast jeżeli komuś zależy na tym, żeby szybko rosła roślina, bo na przykład ma uciążliwych sąsiadów, wybrałbym zdecydowanie brabanta. W sytuacjach, kiedy to jest nowy dom, świeżo powstała działka, zdecydowałbym się na szmaragda, który jest bardziej efektowny. To też jest bardzo ważne, żeby nasza roślina też cieszyła w naszym ogrodzie. Brabant w żywopłocie prezentuje też się również bardzo efektownie, natomiast w momencie sadzenia może to nie wyglądać aż tak efektownie jak w przypadku szmaragda.